czy można uszkodzić laptopa, dokładając pamięć RAM? Jeszcze jak. Asus, marka, którą uwielbiam naprawiać, padł. Ale jak? Co? Gdzie? I to powiem wam, wybajeżony na i9. RTX jaki? Nie wiem, ale już pewnie coś fajnego. Można byłoby grać w Mario. A co podał klient? Usterka. Ułamane gniazdo baterii. Okoliczności. Podczas dokładania pamięci RAM uszkodziłem gniazdo baterii na płycie głównej. W serwisie Asus naprawa tylko i wyłącznie poprzez wymianę płyty głównej, która jest nieopłacalna. I to jest właśnie najgorsze. Asus jako producent, jako serwis gwarancyjny nie bawi się w naprawy laminatów. Jeżeli urwiesz tam jeden element na płycie głównej, oni ci go nie przelutują. Nie. Naprawa tylko i wyłącznie poprzez wymianę komponentu na nowy, na który mogą udzielić gwarancji. W takim wypadku, jak tu jest i9, strzelam, że wymiana płyty głównej 12 tysięcy. Strzelam. Może się mylę. Jak myślicie? No w sumie zobaczmy od góry. Co to w ogóle jest? To jest Asus ROG. To jest w ogóle jakaś taka przesuwna klapka. Ej, ona wraca. Dziwne rzeczy. Nie wiem, do czego to jest. Może jakaś kustomizacja? Kupujesz sobie inny kolorek i sobie tu wklejasz? Ciężko powiedzieć. No tak, to... No ładny. I co to w ogóle jest? Model G733Z. No i z tej strony on fajnie wygląda, bo ma taką obudowę przezroczystą, wiecie? Tam widać w środku elementy płyty głównej. To mi się podoba. To jest mega ładne. I oczywiście ten wspomniany RTX i Core i9. No i tu jest jeszcze woreczek, bo klient chciał rozebrać. I co? Jest tutaj złącze na baterię i słuchajcie, nie wiem jak to się wyjdzie. Będę walczył. Trzeba będzie wlutować złącze bateryjne. A tak naprawdę trzeba będzie zregenerować laminat, bo wlutowanie nie stanowi większego problemu. Ale co stanowi problem? No kurde, weź to wszystko poregeneruj. Te druciki, bo tam są pewnie padły pozrywane, jak bardzo. To nie mam zielonego pojęcia, ale zaraz sobie go rozłożymy. Zobaczymy, jak to w ogóle... No chodź, baby. Jak to nam pójdzie. Pyk, ściągamy obudowę. Te tasiemki już były odpięte, więc zauważyłem to wcześniej. Aczkolwiek zdarzyło mi się zaraz rozbierać dolną obudowę i przegapiłem temat, więc na szczęście niczego wtedy nie urwałem. Pierwsze co? Inspekcja naoczna wentylatora. No, sam RAM i tak bym nie wymieniał. Tutaj wiadomo, trzeba zrobić sensowną konserwację, bo syf jest w jednym wentylatorze, w drugim. A to wszystko już później. Układ chłodzący nie był ściągany, bo mamy oryginalną plombę na układzie chłodzącym. Ok. No i teraz danie główne. Gdzie jest nasz kabelek? O, patrzcie. No i kurde, będzie zabawy. No jasne, że tak. W tym miejscu powinno być gniazdo. W sumie wyciągnę je z woreczka. Pyk. Tak wygląda gniazdo. Najlepiej byłoby teraz tak naprawdę przyłożyć pach. Niech działa, no ale nie. To jest mozolna walka z wiatrakami poniekąd. Z gniazdem jest ten problem, że tu trochę tych amperów, słuchajcie, przechodzi, jeżeli chodzi o takie gniazdo. Więc już teraz wiem, co będę robił. Użyjemy dzisiaj takiej folii, którą Mieciu kupił chyba w Castoramie. Czekajcie, zaraz wam pokażę. To jest taki fajny myk. Tak sobie pomyślałem, jak regenerować takie pady, nie? Bo blaszki miedziane za grube. Z kolei druciki za cienkie. Ale jest dwustronna folia do kupienia. Miedziana. Klejąca. Już używałem jej do regeneracji laminatu. Można sobie ją fajnie pokroić, powycinać i nawet naklejasz, więc użyjemy. Teraz przechodzimy na naszego GRU. No i sprawdźmy, jak to wygląda w ogóle w powiększeniu. Ej, bo teraz tak patrzę. Pierwsze, co zwróciłem uwagę, to na tym padzie masowym mimo wszystko jest pin. Czyli pad masowy, bo wiecie, gniazdo trzyma się na dwóch łapkach, lewym i prawym, nie? Pad masowy był przymocowany jeszcze do tego, do tej przelotki. A w ogóle, patrzcie to, kondensator nie jest pod kątem 90 stopni do płyty głównej, tylko pod kątem. Ja tego nie wymyśliłem, no ale ma to miejsce. Dobra, teraz tak, musimy się skupić na tym, co jest dzisiaj do roboty. Regeneracja padów. Trzy pady, magistrala, pewnie SM Bass i Battery Temp, tak strzelam. Tutaj mamy zapewne B+. Zasilanie z baterii i pad typowo masowy. Mogę się mylić, ale wątpię. Pierwsze co robię, weźmiemy sobie freza i spolerujemy laminat.
Mamy już przygotowane co nieco. Wybaczcie, przykładam folię. Ona będzie dwustronnie klejąca. My ją po prostu nalepimy, dokleimy w tym miejscu. Widzicie to? Będzie pasowało, nie? I że załóżmy, że to będzie dotąd i tu trzeba przyciąć go. I teraz musimy ściągnąć drugą część. Tak jak wspominałem, to jest folia, nie? I patrzcie, mogę sobie to przyłożyć i ona złapie. Przy czym najpierw, zanim ją przyłożę, przykleję, nałożymy trochę cyny topnika, bo to jest punkt wyjścia. Tylko użyjmy sobie tego pisaka. O! Mniej topnika, będzie lepiej. Często jest tak, że przyjeżdża klient z różnym tematem do naprawy i on nie pyta, jak to będzie wyglądało, tylko mówi i zaznacza, bo chce, żeby to działało, nie? To ma działać. To jest warunek, a nie jak to będzie wyglądać. Bo są sytuacje, w których po prostu, choćbyś nie wiem, jak to robił, nie wykonasz tego, jakbyś chciał w 100%, bo jest za jasno, co ja mówię. Ło, ale klej to ma. Ty! O ciepieron. Czekaj, tą folię, paluchem ją nacisnę, może potyczkiem. Ej, spoko to jest. I teraz pomysł jest taki, żeby spróbować topnika nałożyć może z tej strony i ta cyna od spodu powinna przejść przez ten klej. Przynajmniej mam takie życzenie, żeby złapała. O tak. No zobaczcie, klej wychodzi na boki. To już trzyma, to już złapało. I znowu dodajmy co nieco. Właśnie z tą folią jest plus taki, że ona jest cieniutka, wiecie? A z tego tytułu, że to jest to bateria, to tych amperów trochę lata podczas ładowania, więc nie chciałbym tego schrzanić. Klej mi wychodzi spod tej taśmy, czyli okej. Okay. Mogliśmy to zrobić w pierwszym rzucie, czyli od razu co? Usunięcie kleju z drugiej strony taśmy. To będziemy mądrzejsi przy kolejnym nakładaniu. Spróbujmy zmyć. Zobaczymy, jak będzie. Co możemy dalej zrobić? To wszystko, pomimo że wygląda na takie dosyć chropowate, to powiem wam, że tu jest niski uskok. Teraz kolejne dwa pady. Trzy. Odwracam całość i co robimy? Trzy druciki. Myślę, że będzie spoko. No i teraz tak, gniazdo. Słuchajcie, musimy się skupić na gnieździe, pousuwać z niego stare pady, bo do nich będziemy się lutowali za chwilę. Jak to zrobić? To jest takie trochę, trzymając pod takim kątem gniazdo, liczmy kąt 45 stopni. Ajajaj, to będzie źle dolutowane. Ojojoj. Zabieramy. Cyk. Jeden. Fajnie, że to pokazałem. Drugi. Robimy przymiarkę, czyli gniazdo było tak usadowione. No i co widać? Nic nie widać. Dlaczego? Punkty lutowane są pod gniazdem, pod tą blachą. No i teraz trzeba mieć laptopa. No widzisz, teraz się robi ciężko. I w takim wypadku muszę zdemontować płytę główną i dopiero wtedy tak naprawdę lutować gniazdo, bo inaczej nie dam rady. To jest punkt wyjścia. Nie polutuję tego, więc wyciągnijmy sobie układ chłodzący, odepnijmy wszystkie kabelki.
A jak procesor? Patrzcie to. Czy wy to widzicie? Większość ciekłego metalu gdzie jest? Nie na rdzeniu. W tym miejscu w ogóle go nie ma. Tylko tu jest ciekły metal. Patrzcie. Tutaj wszędzie mamy ciekły metal. Żywy, ciekły metal. No właśnie, procesor. Procesor. Jaki to jest procesor? Oznaczenie. SRLD4. Muszę to sprawdzić. Drodzy Państwo, to jest i9-12900H. To już jest moc. I to nie wcale mała, bo to kurczę jak na laptopa. Taki potworek. Nie ma co. Rozbieramy dalej. Wyciągamy płytę. Jaka to jest w ogóle płyta? Gdzie tu jest oznaczenie? Ej, patrzcie. 12 generacja Intela i jest KBC zwykłe, nie w technologii BGA. Czyżby nawet producenci poszli po rozum do głowy i zaczęli stosować układy, które nikomu nie sprawiają problemów? Zwykły kurde KBC, nie BGA, dziwne. Wow, dziękuję Asus. A w tej płycie to powiem wam tak, zobaczcie ilu fazowa jest sekcja od zasilania CPU, ja nie mogę. Na dole zasilanie GPU plus VRAMów, no ale CPU no przerobi, no robi to robotę, fajnie to wygląda. Przy czym bardzo możliwe, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć faz idzie na grafikę, tak. I cewki są takie podłużne, a płaskie. Wcześniej takich nie stosowano. I czy teraz będziemy mieli dostęp do naszego gniazda? Sprawdźmy. I co, polutujemy to czy nie? I zobaczcie, dopiero pod takim kątem agresywnym widać ujęcie i tak samo będzie widać pady, do których będę lutował. I to jest sytuacja, w której polutuję i będę widział tak naprawdę, co lutuję. Wobec tego ani rusz. Robimy pierwszą przymiarkę. No i powiem wam, że teraz to nabiera sensu. Tak się jeszcze zastanawiam, może by tą blaszkę udałoby się stąd ściągnąć, bo to jest element, który pracuje i byłoby mi łatwiej. Największy problem to jest ta blacha. No zobaczcie, ile ona zasłania. Jakbym ściągnął tą blaszkę, to kurde, byłbym w domu. O, idzie. Patrz, da się, da się. Ty, może te wszystkie wygibasy teraz... Nie będę musiał odprawiać, tylko na płasko płyta i cześć. Tak. To jest to, patrzcie. Będzie wiele lepiej, łatwiej, dogodniej położyć gniazdo bez tej blaszki. Przy czym w dokładnie tym wypadku muszę zastosować dwuskładnikowy klej, bo trzeba gniazdko podkleić od spodu. Bo tutaj nie ma do czego się lutować. Trzeba zrobić to tak, żeby to wytrzymało kolejne wpinania, wypinania, bo bez tego ani rusz. Użyjmy epoxypolu. I teraz tego nie mogę schrzanić, bo mamy jedno przyłożenie. Rasa dobrze i koniec. Próbujemy. I weź to wypozycjonuj, tak? Żeby to było dobrze. Trzymam gniazdo. I mniej więcej w tym miejscu układamy. Ok, klej trochę od spodu wychodzi. Spoko, niech będzie. Jego obecność jest tutaj dobra, bo wskazuje, że dwie płaszczyzny się ze sobą przynajmniej prawie że spotkały, więc jest ok. Ten klej ma ten plus, że słuchajcie, za jakieś dosłownie 10 minut nastąpi pierwsza faza wiązania. Dzięki temu będzie można już lutować. To jest właśnie takie najdziwniejsze w tym wszystkim, że niby głupi błąd, ktoś wyrywa gniazdo, ktoś powie, ej, no co to za problem, polutuj sobie to gniazdko. No właśnie nie, to jest sporo precyzyjnej roboty,
bo ta robota musi na sam koniec być powtarzalna, czyli ktoś wypina złącze baterii, wpina, wypina, wpina. To ma działać, a nie na tej zasadzie, że to raz zadziała, a przy kolejnym wypięciu baterii to się wszystko rozsypie, kabelki się urwą. Nie, tak nie może być. Więc temat jest czasochłonny i sami zobaczcie, zdemontowanie płyty też nie jest takie hop-siup. Ciekły metal w laptopie? Też nie, nie dla każdego. Trzeba będzie go ściągać i co zrobimy? Zaaplikujemy PTMA, bo myślę, że ciekłego metalu tutaj nie zostawimy. Tym bardziej, że układ chłodzący za ciekawie nie wyglądał. W tym czasie, co to będzie stygło, to pokażę Wam układ chłodzący i jakość ciekłego metalu na chłodzeniu. I zobaczcie, na tym układzie chłodzącym nawet ciężko to pokazać. O, pod tym kątem będzie trochę lepiej. Widzicie to? W tym miejscu, na całym środku w ogóle nie było ciekłego metalu. Ani na rdzeniu, ani na układzie chłodzącym, bo teraz mamy układ chłodzący. Jakieś tam śladowe ilości ciekłego metalu są w tym miejscu i jeszcze tak. Także słabo. Ja nie wiem, czy w najnowszych generacjach laptopów przestali stosować ciekły metal, czy poprawili jakoś, nie wiem, tak żeby to te rzeczy się nie działy. Bo pamiętam, jak każdy się śmiał z konsoli, że w PS5 ciekły metal, że nie, on nie ucieka na boki, to się nie dzieje. A co się dzieje w tym Asusie? Przecież nikt tego nie rozbierał. I tu widać, że jest problem, nie? Idziemy teraz na nasze gniazdo i sprawdźmy, czy złapało. I spróbujmy nim poruszać. No powiem Wam, że już jest spoko. A minęło dosłownie 5 minut. Klej myślę, że jeszcze pracować może. O, widać po nim. Więc płytę zostawiamy na 12 godzin. Niech klej złapie, spoko. Jutro dokończę wlutowanie i lecimy z tym. Jak wygląda klej po 12 godzinach? Sprawdźmy. I potykajmy go sobie. Słuchajcie, jak jest, no jest twardy. Tutaj nie ma mowy, żeby ten klej słabo trzymał. Dlatego lubię Poxipol, w wielu przypadkach go stosuję. I teraz, jak łapię palcami gniazdo, choćbym chciał je wyrwać, przesunąć, powiem Wam tak, trzyma no fest. Cena złapała, teraz odetnijmy sobie pozostałości tych drucików, bo to jest konieczne. Jeden. Drugi. Trzeci. Teraz musimy się zająć masą, czyli 3 piny i plusem 2 piny. Nadlejmy tu trochę cyny. Teraz czas na usunięcie ciekłego metalu, bo z tym będzie zabawy, więc uważajcie, kiedy podejmujecie takie kroki. Łatwo wykonać błąd. Także teraz całe to ustrojstwo musimy stąd zabrać. No i on będzie walczył. Nie będzie chciał zejść. To jest najgorsze w ciekłym metalu, że ucieka poza rdzeń, ale już dalej ciężko, żeby go zabrać. Tak, pod takim kątem nie wygląda to rewelacyjnie, ale wiecie o co chodzi.
musimy zadbać o to, żeby temperatura z rdzenia przechodziła bezpośrednio do układu chłodzącego. Jeżeli po drodze mamy jakieś takie grudki, drobinki ciekłego metalu, który, nie wiem, wszedł w reakcję z rdzeniem, no to robi się przestrzeń. Ta pasta może wypełni te pory, te przestrzenie, może nie. A jak wygląda to na kamerze od góry? Widać ślad, ale ogólnie jest to spolerowane gładziutko. Ten rdzeń jest teraz super. Ciężko w ogóle jest ująć na kamerze coś takiego, ale musicie mi zawierzyć, że jest dobrze. Ta gumka jest mega delikatna, to się tak wydaje, że są jakieś ostre, agresywne rysy. Nie, to jest dobrze ogarnięte, tylko światło odbija się i wtedy masz wrażenie, że to jest takie, no niby, nie wiem, złe, zepsuł, od razu dopisali, uszkodził procesor i9, zepsuł, oddaj kasę. Tak, wiem. Co dalej? Pasta z rdzenia. Rdzeń mamy doczyszczony, jest jak najbardziej ok. Rok produkcji 22, 16 tydzień, układ świeży. Co dalej? Trzeba to złożyć i zobaczyć, czy odpali. Także szybki montaż i test. I układ chłodzący, który już wcześniej przygotowałem, wyczyściłem, możemy śmiało co zaaplikować. Wkładamy go. Tylko tutaj pamiętajcie, jeden ruch w dół, żeby nie ruszać. Czyli patrzymy od góry, czy śruby się pokrywają. Jeśli tak, opuszczamy układ chłodzący. Właśnie teraz jest pokrycie i go kładziemy. Właśnie tak. Jak prezentują się wentylatory po czyszczeniu? No widać. Ok, cały laptop mamy skręcony. Teraz pozostało podłączyć baterię i sprawdzić, czy on w ogóle ruszy, bo tego jeszcze nie wiemy. I oczywiście co? Wstawienie z powrotem tej zapinki. Ciekawe, czy on włączy się z samej baterii bez zasilacza. Nic, sprawdźmy. Zapali się lampka, czy nie? Zapaliło się. Słuchajcie. Czerwona dioda się pojawiła, klawiatura już się odpala, podświetlenie jest. Czekamy na obraz. Teraz podłączmy sobie zasilacz, w woreczku dostarczony. 20 V, 14 A, 280 W zasilacz do laptopa. Sporo. A karta graficzna to RTX 3070 Ti. No dobrze. Bateria na 53% naładowana. Jeszcze zobaczymy, czy w ogóle bateria się ładuje, bo to jest jakże ważne. I co najlepsze, żeby w większości laptopów odpalić full wydajność, trzeba mieć baterię naładowaną na co najmniej 50%. Czajcie? Pobieramy aktualizację, a w tym momencie sprawdźmy, jak bateria. W BIOSie pokazywało naładowanie na poziomie 53%, natomiast teraz będzie ono na poziomie 76%, więc ładowanie co? Odbywa się, moja regeneracja złącza ma sens. Przy czym na sam koniec polecimy niebieską sudermaską i zakryjemy ślady ingerencji w laminat. Pierwszy wynik 11 768 punktów. Czy tyle powinna mieć i9 12 generacji? Myślę, że więcej, ale mogę się mylić. Pogrzebmy w ustawieniach i dowiedzmy się, co możemy stuningować.
szukałem i znalazłem. Słuchajcie, zrobiłem 10 różnych testów na tym Cinebenchu R23 i za każdym razem miałem mniej więcej 11 tysięcy punktów, czasami 12 tysięcy punktów. Raz nawet było 14, ale tylko raz, a potem cały czas przeważnie 11 500, 800, więc myślę sobie, kurde, tych punktów jest centralnie za mało. Sprawdziłem benchmarki internetowe, to kto co mówi, ile punktów złapał. No i okazuje się, że taki procesor i9-12900H powinien mieć z 15 tysięcy, nawet do 18, w zależności od tego, jaki jest laptop, jaki układ chłodzący. No i tak myślę sobie, kurczę, coś jest nie halo. Wszystko było na Windowsie 10, przy czym na Windowsie 10 zabrakło nam z 10 różnych sterowników w menadżerze urządzeń. Nie dało się ich zainstalować, bo uwaga, do tego laptopa w ogóle nie ma sterowników pod Windowsa 10. Na stronie Asusa są tylko i wyłącznie sterowniki pod Windowsa 11. Więc zapaliła mi się lampka, mówię, dobra, spróbujmy zainstalować Windowsa 11 i puścić test. No i poinstalowane, pierwszy test i patrzcie to. Pierwszy test 16 989 punktów od strzała, bez instalacji oprogramowania typu Asus Armory Crate, gdzie tam można wybrać tryb turbo i tak dalej. I na Windowsie 10 ogólnie procesor przegrzewał się po sekundzie przy benchmarku, obniżało mu taktowanie na 1.8 i cały ten test dlatego tak wychodził kiepsko, 11 tysięcy, no bo nie było mocy, nie było wydajności. Teraz robimy jeszcze raz to samo, cyk, start, podgląd na rdzenie i patrzymy. Taktowanie 3.8 było 4, ale 3.8 trzyma. A wcześniej na Windowsie 10 z 3.8, 3.3 nagle cyk, 1.8 i koniec. To był max. A tutaj utrzymuje nam wysokie taktowanie. Przy czym w tym procesorze mamy rdzenie te efficiency, mamy rdzenie performance i wychodzi na to, że Windows 10 po prostu nie umie w nowe procesory. I to o to się rozchodzi. Co najlepsze, na PTM-ie mamy teraz maksymalnie 82 stopnie, a na Windowsie 10 od razu łapał 96 i ciach, obcinanie wydajności. Aplikacja Armor Crate zainstalowana, jest ustawiona w trybie wydajność, a odpalmy jej turbo, wciskając guzik. I teraz jeszcze sprawdźmy, czy będzie działał przycisk od wentylatora, żeby uruchomić maksymalny tryb pracy wentylatora. Nie, przełącza niestety tryby na turbo, no ale okej, tryb turbo. I zobaczymy, czy ten procesor w ogóle wskoczy w taktowanie 5.0, bo rzekomo on w trybie turbo potrafi kręcić aż tak wysoko. Próbujemy. Start. Patrzymy, co będzie się tutaj działo. 3.4. 3.3. Jednak zegary nie osiągają tego taktowania 5 GHz. Temperatura 91, więc temperatura poszła do góry, więc prawdopodobnie wynik może być jeszcze ciut lepszy, bo mamy teraz 4.2. Coś jest na rzeczy. Zresetujmy. Cyk. Wyniki. Tak, 4.3 trzymam na raz, 2, 3, 4, 5. O kurde. O kurde! 19 286 punktów w trybie turbo. Ja się kręcę. Laptop. Wow. Wow, 19 tysięcy. Ten tryb faktycznie działa. Dobra, słuchajcie. Laptopa możemy wyłączyć. Jestem w totalnym szoku, że mamy takie wyniki na 12 generacji. Wow, 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 wow. Jeszcze możemy odpalić Valiego. Tak jest. Walim oczywiście Extreme HD, bo to jest jedyne słuszne ustawienie. I zobaczymy, czy zatrybi. Run. Ile będzie w lesie klatek? 157 fps w lesie na RTX 3070 Ti. Dobry wynik. Temperatura 65. Zobaczymy, do ilu się rozbuja. 6446 punktów osiąga RTX. Wynik przyzwoity, myślę. Także udało się ogarnąć laptopa. Co zostało jeszcze? Oczywiście aplikacja niebieskiej solder maski na laminat. Zabezpieczenie tego, żeby to wyglądało jeszcze lepiej. Złożenie laptopa, testy i tyle w zasadzie. Słuchajcie, jak się materiał podobał, łapa w górę, jeśli nie, łapa w dół, napisz dlaczego. Podziel się swoim wynikiem. Jaki wynik łapie twój sprzęt, laptop, komputer, stacjonarka? Napisz. Do następnego. Cześć, hej.